Jestem starostą powiatu dębickiego i tę zaszczytną funkcję pełnię od 2 lat. Zainteresowania w czasie wolnym, którego jest mało z racji tego, że dużo zajęć jest jednak starosty, który musi reprezentować powiat nie tylko w urzędzie, wiele spotkań z mieszkańcami, z kołami gospodyń wiejskich, ze strażakami i z wszystkimi, którzy mają ważne sprawy do starosty. Ale kiedy ten czas wolny znajdę, to oczywiście rower, generalnie górski, do tego motocykle, rodzina oczywiście na pierwszym miejscu, książka historyczna, ale też i polityczna, no i filmy, których jednak jest mało, ponieważ trzeba selekcjonować te treści. Generalnie cały powiat, można powiedzieć, jest też w kręgu zainteresowania, ponieważ większość tych rzeczy, o których wspomniałem, mogę realizować na terenie naszego wspaniałego powiatu, który oferuje wiele atrakcji. Reprezentuję gminę miasto Dębica, bo z tego okręgu zostałem wybrany zarówno w pierwszej kadencji, jak i w drugiej. Mieszkam w Grabinach, więc jest dla mnie też ważna gmina Czarna. A z racji tego, że pełnię funkcję starosty, interesuje mnie i zabiegam o to, żeby cały powiat równomiernie się rozwijał i myślę, że mieszkańcy to dostrzegają. W pierwszej kadencji w latach 2014-2018 byłem przewodniczącym Komisji Infrastruktury, a w tej kadencji pracuję w Komisjach Zdrowia i Budżetu. Największą satysfakcję odczuwam z budowy Zespołu Szkół Specjalnych. Kiedy zostałem radnym w pierwszej kadencji powiatu dębickiego, pierwsze, na co zwróciłem uwagę zarządowi i w ogóle wszystkim radnym, to były fatalne, żeby nie powiedzieć skandaliczne warunki, w jakich uczą się do tej pory zresztą dzieci niepełnosprawne i młodzież. Dla mnie było oczywistym, że wszystko musi powiat zrobić, żeby nowa szkoła, nowy budynek powstał. Były perturbacje, były różne miejsca lokalizacji, były różne problemy związane z finansowaniem, ale to wszystko już jest za nami. Dziś budynek stoi w pięknym miejscu, otoczony parkiem, z dogodnym dojazdem, z bezpiecznym otoczeniem dla dzieci. Oczywiście jest stan surowy zamknięty. Wydaliśmy do tej pory blisko 10 milionów złotych, a w roku 2021 mamy zamiar wydać jeszcze 15 milionów złotych i szkołę oddać do użytkowania. Dzięki wsparciu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych udało się pozyskać prawie 7 milionów złotych, z Funduszu Ministerstwa Sportu 3 miliony złotych, więc na rok 2021 mamy w pełni zabezpieczony budżet na dokończenie tej budowy. Natomiast inne sprawy to oczywiście chodniki, bezpieczeństwo mieszkańców, drogi, służba zdrowia. Teraz w tym czasie szczególnie mamy bardzo duże środki zaangażowane w to, żeby mieszkańcy naszego powiatu czuli się bezpieczniej, żeby mieli gdzie leczyć się na COVID, ale nie tylko, bo szpital oczywiście musi też zabezpieczyć leczenie osób, które cierpią na inne przypadłości. No i most, który udało nam się oddać ostatecznie do użytku, to jest wspólna praca zarządu poprzedniej kadencji i naszej. Szczególnie jest to ważne dla mieszkańców miasta Dębica i gmin Żyraków i Czarna, ale też i ludzi, którzy jadą do nas z Warszawy i mapy ich kierują właśnie przez Dębicę, na przykład gdzieś na południe czy dalej na wschód. Do tego łącznik oczywiście pomiędzy autostradą a drogą powiatową przez miejscowości Żyraków i Straszęcin. Mówię o tym dlatego, ponieważ byłem radnym w czasie poprzedniej kadencji, kiedy te inwestycje były realizowane, więc mogę powiedzieć, że to też są inwestycje, które dzięki mojej pracy udało się zrealizować. Chodniki i drogi i służba zdrowia na bardzo dobrym poziomie i oświata też na bardzo dobrym poziomie. Także to są najważniejsze sprawy, którymi się powiat zajmuje. Z zarządem pracujemy nad tym, żeby te środki, które powiat pozyskuje i które później inwestuje, czy to w infrastrukturę drogową, czy w oświatę czy w zdrowie, były dzielone równomiernie. Będziemy się przez tą pozostałą część kadencji tak starali pracować, żeby żaden mieszkaniec nie odczuł, że jego gmina bądź jego miejscowość jest gorzej traktowana niż inna. Generalnie polecam Państwu cały powiat. Historycznie rzecz ujmując, mamy wartościowe miejsca, geograficznie bardzo bogato, bo i równina, i pogórze, i rzeki, i jeziora, i stawy, i lasy jodłowe, i lasy bukowe, i mieszane, i sosnowe, i dużo grzybów. Ja korzystam bardzo często z terenów albo leśnych w mojej gminie Czarna, która pod względem turystycznym uważam jest świetnym miejscem do spędzania czasu, bo mamy i zalew Chotowej,
i rezerwat torfy, i miejsca, w które można naprawdę się wybrać z psem czy na rowerze i chodzić przez kilka godzin. Staram się jeździć w okolicach tak zwanego Lasu Wolickiego, w mieście Dębica, gdzie są świetne ścieżki. No a do tego oczywiście, jeśli motocyklem, no to też cały powiat. Myślę, że tu jest tak wspaniałe miejsce do jeżdżenia motocyklem, że nawet nie trzeba czasami wyjeżdżać poza powiat. Jeszcze mamy zalew w Mokrzcu, który jest wykorzystywany z kolei przez miłośników sportów motorowodnych, także nie ma takiego jednego ulubionego miejsca.